Witam wszystkich serdecznie. Kolejne podsumowanie, w sumie dwutygodniowe, tego co się udało zrobić przy instalacji off-grid typu wyspowego. Więc lecimy z tematem. A teraz dla Was świąteczna klęska wyboru. Za co mam się zabrać, żeby było kolejne zrobione? I w tym momencie życzę Wam wesołych świąt. I musicie wybrać, co będę robił. Więc zaraz po kolei będę mówił, co z czym będzie jedzone. Smacznego. Jeszcze taka mała zabawka, która czeka na swój momencik. Taka zabaweczka, która lubi duże tygryski i duże akumulatorki. Ale już niedługo będziemy coś z nią działać, bo już tutaj mamy przyłącz. Tutaj mamy dalej wodny przyłącz i to będziemy wykorzystywać. Więc jedynie muszę tylko sobie zorganizować części, koncepcję i będziemy wykorzystywać całą infrastrukturę orurowania do badania. A więc udało się zrobić cały układ odbioru ciepła. Te dwa przewody idą sobie tu, nie będą szły do wymiennika. I w zależności co będę chciał podłączyć, tak tutaj mam uniwersalne wejście i sobie tak to będę używał. Jak widać już mam wstęp do zrobienia wydechu do agregatu. Patrz, również kogeneratora. Ale to jeszcze potrzebuje czasu. Jeszcze kombinuję jak co zrobić. No bo niestety tu mam wentylację i ta wentylacja akurat nie będzie przeszkadzała, bo tam mniej więcej gdzieś muszę zrobić wyjście, więc całe te węże z rekuperacji muszę wywalić i będę musiał to wszystko zrobić na nowo. Więc czeka mnie dużo roboty. A co tu się udało zrobić? Chwilowo grzejemy. Teoretycznie tu jest zasilanie z ciepłego, jakby z silnika szła ciepła woda, to faktycznie tym wężem będzie szła ciepła woda. Ale z racji, że grzejemy grzejnikiem, to z powrotu idzie ciepła woda, idzie i sobie wraca. I grzejemy sobie grzejnikiem. Jeszcze głowicy nie zakładałem. I wytłumaczę zaraz, o co tutaj kaman. Mamy instalację dwururową z otwartym zbiornikiem wyrównawczym. Tutaj mam takie coś, bo chciałem sobie zrobić wskaźnik. Muszę wyłączyć światło. Będzie może lepiej widać. Wskaźnik poziomu cieczy. Więc, jak to się mówi, wężyk powie Ci prawdę. W zależności czy ciśnienie wzrasta bądź maleje, będę miał podgląd, ile mam płynu w instalacji i ewentualnie mogę sobie spuścić, bo mam kranik. Od góry korek jest tylko wkręcony bez uszczelnienia, więc jest podwójnie otwarty tutaj przez wąż i tutaj przez korek, przez co też się zajebiście nalewa. Niestety zrobione tylko w pół cala, żeby tutaj zrobić miankę, bo mianka musi wyjść tak, że grzejnik mnie wymienić i też rurka wyjdzie, bo szłoby użyć 50 złączek jakoś tutaj wyjść, tylko niestety tutaj mam jeszcze gniazdko i wtyczkę, więc tak to wyszło. Na dole mam tutaj taki fajny filtr, co miał iść do centralnego, ale skończył tutaj. Więc jak coś, to mogę tutaj spuszczać sobie płyn, brać próbki, czy się zdegradował, czy jeszcze ma parametry, czy nie zrobił się kwaśny, zasadowy, czy już nie będzie zamarzał, czy go za bardzo nie rozwodniłem. No i jest grupa pompowa. I mamy tak. Mamy zawór grawitacyjny, różnicowy. Niestety musiałem troszkę się nakombinować, bo chciałem użyć stary, ten mój czerwony, ale niestety się okazało, że on nie działa, bo on jest starego typu, przez co on robił sobie co chciał. On był typowo na zasilanie, a ten jest neutralny,
Zrobię osobny odcinek porównując tego ze starym, więc będziecie wiedzieli o co chodzi. Taka mikro zapowiedź. No i mamy pompkę. Na początku chodziła na 6W, 5W, ale wtedy temperatura cieczy była inna. Trzeba pamiętać, że glikol jest dużo bardziej gęsty, więc też pompa się troszeczkę bardziej męczy. I dlatego ona teraz leci na 8. Fajnie działa, jak się dało na trzeci bieg, fajnie działało odpowietrzanie. Sama się fajnie odpowietrzyła instalacja, tylko musiałem dolewać non stop. I fajnie było widać, może wam, że wam pokażę, przelecę przez biegi. Będziecie patrzeć, jak się zmienia poziom cieczy. Tylko zmieniam biegi. Mam nadzieję, że też słychać. Jak zaczyna tutaj wszędzie krążyć ciecz. I się zmieniła też wysokość płynu. I lecimy na 45 W. I teraz przeskoczymy przez inne tryby. Aż wrócimy do jedynki. Jak widać, od razu poziom się zmienia. Więc mam taki podgląd, co się dzieje w instalacji. W zależności od tego, co będę używał, co będę robił. Była zabawka z tym, żeby wycyklować się. Dużo zabawy było, żeby tutaj za tym wszystkim się trafić. Jeszcze tak, żebym umiał później grzejnik ściągnąć. No i mam na razie dwa wskaźniki temperatury. Tu są dwa, żeby czytać, ile mam tu. I mam dwa od strony silnika. Ten się nagrzał, dlatego ten pokazuje troszeczkę 18-19, a ten pokazuje troszeczkę mniej z racji, że nie idzie koło niego wąż, bo wąż jest ciepły, bo jednak to co idzie przez całą infrastrukturę idzie też przez to. Tutaj mamy drugi grzejniczek, on był uruchomiony, że sam ten obwód był, to było prędzej już pokazane. Jest grzałeczka, już jest podłączone. Głowicę jeszcze nie zakładałem, tam mam wyjście na drugą stronę, z tym będzie osobna historia. No i tutaj mam wyjście ciepłej, zimnej i tak mniej więcej to wyszło. Na zdjęciach będzie bardziej szczegółowo pokazane, co tutaj się działo i dlaczego to tak długo się z tym bawiłem. No ale powiedzmy, że się udało. Jestem szczęśliwy, jest to moja druga instalacja robiona od zera. Więc dopiero pod koniec mi zaczęły wychodzić ładne luty. Jak widać tutaj między szafką, ta idzie poziomo, a i ta idzie tak pod skosem. Bo to akurat wyszło mi najlepiej w rurach, żeby jak najmniej zeszło mi też materiału. Bo później może napiszę, ile mnie to mniej więcej kosztowało zrobienie. Do tego miejsca. Dużo elementów jeszcze miałem, co mi z centralnego zostało, więc troszeczkę przyoszczędziłem, choć zużyłem dość dużo materiałów. Dobrze, lecimy do kolejnego etapu. Przy agregacie wersji V2, V1 jest tutaj. Przy agregacie V2 udało się wymienić chłodnicę z mojego eksploatowanego samochodu. Jak widać tutaj nic nie jest rozwalone. Ostatnio tutaj gdzieś coś wpuczało. Wszystko tutaj było zalane. Tutaj wymiana trwała, nie wiem, 15 minut. No najwięcej trwało spuszczanie płynu. Jeszcze sobie zostawiłem michę, bo dolewałem przy odpowietrzaniu. Mamy już wstępnie przygotowane przyłącze do wymiennika. Na razie jest na obieg, bo sobie grzejemy garaż tym. Zaraz wytłumaczę, o co tutaj kaman. Udało się zrobić kilka takich mniejszych rzeczy. Dorzuciłem sobie jeden bezpiecznik. Szóstkę, że mam typowo bezpośrednio z przetwornicy wyjście. I przy tym wyszło, że na siódemce, jak jest przewód fazowy, może nie będzie widać, jak jest przewód fazowy, nie był dokręcony. W ogóle nie był dokręcony. Było tylko wsadzone. Zapomniałem dokręcić. Miałem bardzo długo problem, że mi albo tą różnicowe zbijało, a to jest setka.
100 mA, 63 A prądu rozłączeniowego. Miałem z tym naprawdę duży problem, a się okazało, że to była błahostka prawdopodobnie, bo ostatnio ogrzałem na piecu. Widać nawet, że jeszcze teraz coś się zużywa prąd. Nie chcę fokus złapać. Coś tam sobie zużywam, nie za dużo. Tutaj jest wyłączony ten obwód. Prawdopodobnie to tylko sam osuszacz leci i tyle. Aha, i jeszcze sobie ładuję elektrosprzęty w chacie. Tu sobie jeszcze zrobiłem takie coś. 24 V wyjście na samochodówkę, że sobie korzystam, bezpośrednio ładuję tutaj urządzenia. Mam ładowarkę samochodową, taką, która daje radę 12-24. Nie wiem, czy będzie widać. Tak, widać. 12-24. Takie coś, przez co nawet jak ponad 100 W bierze sama przetwornica przy uruchomieniu, mogę coś ładować bez uruchomienia przetwornicy, przez co będę miał jakiś tam uzysk. Pardon. Troszkę mi płynów zeszło jeszcze do centralnego. Tak tylko chcę tutaj pokazać. Tam jest pełno beczek. Pełno. Tutaj jeszcze mi trochę zostało, ale to na dolewkę i jak będę resztę robił. Więc co? Tutaj w sumie jest tyle. Przy rozdzielnicy PV zrobiłem takie coś jak... Teoretycznie jest to PE, tylko jest P.E. Przewód eksperymentalny 1. To mam panele, które powinny iść na trackera numer 2, ale są wpięte w eksperymentalny obwód. Czyli tutaj poprawiałem ten cały obwód. Jak widać, jest zrobione plus, oznaczenie było czarnym. Tak kiedyś akurat zrobiłem. Czarnym jest plus. Zwykła złączka, bo to jeszcze będzie przerabiane na gotowo, jak to się mówi. Podokręcałem wszystkie śrubki sobie i się okazało, że jak 2 lata nie dokręcałem śrubki, tak się ładnie wszystko wyluzowało, więc warto raz na jakiś czas kontrolować, jak wyglądają śrubki. Jedynie to był ten. Kiedyś jak dokręcałem, może będzie widać, udało mi się urwać śrubę. Tak mnie energia rozpierała. Muszę stąd wziąć, wykręcić tu, ale to muszę mieć wyłączone całkowicie, żeby to zrobić. No i dokręcałem wszystkie połączenia. Niestety kiedyś nie miałem tu lejek, nie miałem zaciskarki, to jest tylko zacynowane, więc to wszystko muszę, to całe będzie przerabiane. Tylko szukam jeszcze rozwiązania na to, żeby to jakoś wymienić, bo pod kamerą termowizyjną widać, że to się dość mocno grzeje, jak dostaje wciory. Więc od tej strony tyle, pomału działam. Jeszcze będę musiał wymienić tutaj ten kabelek, bo on jest tak mocno naciągnięty. Niestety, on idzie tutaj do tych bezpieczników, to będę musiał wymienić. Tu się za niedługo biorę za ogarnianie tego, ale tego za niedługo jest troszeczkę więcej, więc Niedługo lecimy z tematem. Jesteśmy coraz dalej. Najważniejsze, że się udało tutaj grzejnik zrobić, odbiór. I mamy to podciągnięte pod agregat. I za niedługo komin i tym podobne, więc będziemy mogli bez wyjeżdżania robić dalej. A więc znane miejsce wszystkim. Jesteśmy w akumulatorowni. Trochę tu się działo. Działo się głównie tutaj na dole i nic dobrego. Będzie pokazane na zdjęciach, co ja tutaj zdołałem odwalić. No, narobiłem troszeczkę, nie powiem. Przygotowawcze dla dalszego ciągu infrastruktury. A mianowicie tutaj będzie dalej szła sobie rurka. Gdzieś tu, jak jest ta cała ściana, tu jest ta cała ściana, tu gdzieś będzie grzejnik, tu gdzieś to będzie szło do tyłu i gdzieś tam będzie rurki, co będą szły do piwnicy, do nie istniejącej jeszcze dziury, żeby połączyć dom z garażem. No ale to jest bardzo długodystansowy plan, no ale
Podstawa to mieć plan. Tutaj, jak to się mi dużo się działo, udało mi się wywrócić regał. Teraz już jest złapany na wkręty. Tutaj widać takie wkręciki. Nie złapane na wkręty, bo by mi się cały regał wysypał. Z racji, że tutaj jest zajebiście dużo miejsca. I musiałem tutaj rzeźbić, żeby to wszystko pomieścić. To wywróciłem akumulatory. Regał prawie przewróciłem. Z racji wrażeń i tak dalej, że później się śpieszyłem. To zdarzyło mi się, że jeden zawór zapomniałem zakręcić, jak już zacząłem nalewać. No, można powiedzieć, że dodatkowo przepłukałem układ, tylko że szkoda płynu troszeczkę. Szkoda moich nerwów, bo miało być szybko, fajnie, a wyszło jak zawsze, ale się udało końcem końców. Jak widać, że dziurki nie są, jak to się mówi, idealne. Bo jak to się mówi, jedno mierzyć, a drugą nie zrobić, żeby działało. Więc jak to się mówi tutaj, aż tak dużo się nie podziało. Za niedługo ten bank pójdzie pod, jak to się mówi, lupę. Zobaczymy, co tu się dzieje z tym, w jakiej to jest kondycji. Ale muszę jeszcze ogarnąć części i czas. Ale głównie chodzi części. I taka mała pierdołka. Wyłącznik nożycowy, rozłącznik nożycowy, jak to woli, jest zajebistą rzeczą, jak coś się może odwalić. Delikatnie mówiąc. Jest to rzecz ratująca życie, bądź mienie. Bo jak ktoś ma bezpieczniki, powiedzmy topikowe, wykręcane, eski. Eski może jeszcze by dały radę, ale jak są te płytkowe, przykręcane, no to w jego wypadku być może już by tego wszystkiego nie było, jak mi się to wszystko wywróciło. Bo dzięki temu, że mogłem szybko zareagować, mogłem szybko wyrzucić tutaj bezpieczniki i do niczego nie doszło. Na szczęście. Na szczęście. Dobra. Jeszcze będzie jeden temat. W sumie nie wiem, jak to później po montażu wyjdzie, ale w tym momencie to by było na tyle z akumulatorowni. Będziemy tutaj jeszcze działać. Dużo jeszcze tutaj będziemy działać. Dużo z tym spaghetti na ścianie będziemy działać. Ale do tego potrzebujemy pogodę. A więc, przystępując do dania. Zaczniemy od tego, że mamy coś na śniadanie. Mamy takie coś. Może ktoś się z tym już spotkał. Jest to przetwornica DC-DC, która umożliwia ustawienie prądu. Nie wiem, co jest z prądem, chyba to będzie prąd, a to będzie napięcie, albo na odwrót. Będzie musiał być osobny odcinek, żeby to rozgryźć. I co mi daje ten element? Dzięki temu będę mógł korzystać z tego, co jeszcze nie pokazywałem, nowy nabytek. I jest na wtyczkę tego typu. I mam dużo urządzeń na taką wtyczkę. Wszystkie są na to samo. Dzięki czemu przy tym, jak to rozgryzę, będę umiał zasilić kilka urządzeń, wykorzystując adapterek, który dostałem do ładowarki. Z tym kabelkiem. To już sobie pozwoliłem otworzyć, jak to zawsze na gwarancji. Tam nic nie ma, tylko jest rezystorek, żeby dioda świeciła. Więc to będzie rozkopane i użyte jako zasilanie do tego. Do tego tutaj też będzie przegląd zrobiony, bo tutaj jest mały AGM wsadzony. I to też będzie później na tym. To nie mogę też ładować akumulatorki, ale to będzie osobny temat. Więc to jest, jak to się mówi, temat numer jeden. To, do czego ma być najpierw użyte? Do ładowania latarki, do ładowania paluszków, czy do ładowania 18650 i sprawdzanie reszty moich akumulatorków, które zaczynam badać. Dobra, to jest część pierwsza.
Wszystko, co będzie powiedziane, znika, żebym się nie potracił. Z racji, że za niedługo przystąpimy do badania akumulatorów, czas będzie uruchomić ładowarkę. I jak było powiedziane, już mam tutaj wyłącznik napięciowy oraz możliwe, że skorzystam z tego patentu, co dostałem pomysł od widza, by użyć kondensatory na wejściu, od strony wejścia, by ograniczyć działanie ładowarki. Dajcie znać, czy chcecie, żeby to od tego zaczęło. Tematy bliskopiecowe. Mamy zawór różnicowy starego typu, to co miałem w piecu. On jest sprawny. Kulka lata. I nowego typu, nowy. Może już po samym dźwięku będzie słychać, o co kaman. No i teraz powiem wam szczegół fajny, że ten się tylko nadaje na zasilanie, a ten się nadaje na zasilanie, powrót na pozycję leżącą. Będzie jest osobny odcinek o tym, tylko dajcie znać, w jakiej kolejności mam to zrobić i kiedy. Nadchodzą ciepłe dni i nadchodzi może na okienko czasowe, żeby SKZP02 w końcu zagościło zamiast mojego techa na piecu, bo udało się skompletować wszystkie wtyczki. Nie powiem, że to było łatwe, ale się udało. Niektóre są, jak to się mówi, fajne, a niektóre troszeczkę wyszły jak wyszły. O, na przykład ta. Bo musiałem rozcinać większą wtyczkę, żeby zrobić mniejszą wtyczkę. Czyli jak to się mówi, była częściowym dawcą. Dajcie znać, czy chcecie, żebym zabrał się za SKZP02. I jak ja to montuję na piecu, jak to uruchamiam wraz z wskaźnikiem ilości tlenu. Kolejny temat jest to obrotomierz. Kiedyś chciałem go wrzucić do samochodu, ale sobie to wybiłem z głowy. Temat wisi już od 2012. Wtedy już go kupiłem i tak do dzisiaj czeka na swoją okazję. Albo mogę zrobić podmiankę za inne liczniki, co też kiedyś chciałem wymienić po prostu całe liczniki w moim sandaczu, więc możliwe, że to trafi do agregatu. Dajcie znać, czy mam najpierw zacząć od tego przy agregacie. Bateria do iPhone'a 8. Z tego, co właśnie teraz nagrywam, bo kupiłem używanego iPhone'a, rozbitka. No i bateria działa jak działa, jedynie jest dużo problemów jeszcze technicznych. I jakoś muszę to rozwiązać. Właściciel sprzedający pozwolił, że mogę sobie sam wymienić, więc baterię już mam. Tylko niestety jeszcze w trakcie wychodzą problemy z telefonem, że nie tylko bateria jest problemem, jeszcze inne rzeczy. Dajcie znać, co o tym sądzicie. No i teraz duży temat. Mamy rozdzielnicę, mamy małą rozdzielnicę testową. Mam większość już graciorów, żeby składać dużą rozdzielnicę na agregat V2 plus kogenerator. Więc jak chcecie, to zrobię odcinek, jak to jest zbudowane, jaki jest schemat elektryczny z tego, jakie komponenty są użyte, żebyście mogli w razie W, jak będziecie chcieli, zrobić coś podobnego albo podobnego albo klona, jak chcecie. Tu mam użyte wtyczki na 120 A. Mam nadzieję, że będzie widać. Tylko, że jest na opak. Pokażę na tej. Wtyczki na 120 A, 600 V. Więc one dają radę. I mam kolejny komplecik, żeby ta skrzyneczka była uniwersalna, że w razie W mogę użyć tą małą, albo mogę użyć tą dużą. Dajcie znać. I lecimy dalej. Co tu mamy? Mamy małą skrzyneczkę, też Apatora. Będzie to skrzyneczka rozłączeniowa do tego. Dajcie znać, czy mam najpierw zrobić główną linię zasilającą do tego, bym w razie W umiał szybko wyłączyć, jakby coś się miało stać. No i jesteśmy zaś przy kondensatorach. Jak widać, tutaj jest taki żółtawy już pomału, bo zaczynam ćwiczyć
układanie tak zwanej solder maski na układy elektroniczne, że jakby mi kiedyś coś tutaj kapło, spadło, nie wybuchnie. Więc jakby ktoś był zainteresowany, jak to składam, jak to jest zrobione i tak dalej, dajcie znać. Bo to czeka i tam czekają kolejne, też które mają być zrobione, no ale czekają na waszą odpowiedź. Temat troszkę z innej paczki. Mam tutaj wiertła, które mi się potępiły w trakcie eksploatacji. Jakby ktoś był zainteresowany, mogę bardzo prosto wytłumaczyć, jak się oszczy wiertła, bo wiem, że nie jeden by chciał to umieć, a nie jednego już mi się udało nauczyć i daję do dzisiaj radę, więc dajcie znać. Kolejny temat typu unboxing i porównanie. Mam tutaj grzechotkę. Patrz, klucz dynamometryczny z Jonasa z certyfikatem kalibracji. I jest tabelka, jak jest zrobiona kalibracja. Oraz mam aktualnie modny sprzęt, czyli elektroniczny klucz dynamometryczny od chyba 5 do 200. Więc jak jesteście zainteresowani, to dajcie znać. Zrobię jakiś filmik porównawczy, jak tolerancja jest tego względem tego. Kolejny temacik bezpieczeństwa. Mamy Hebla. Ten jest akurat używany. Tutaj mamy nowy, więc pokażę specyfikację. 24 V czy 100 A. To idzie na bok. I dwie rzeczy chcę powiedzieć. Jak teraz jest bardzo modne kupywanie przetwornic i macie oryginalne kable, weźcie je tutaj z przodu, natnijcie. I jak zobaczycie białe, to znaczy, że to jest aluminium. To jest miękkie. To jest miękkie. To nie przewodzi prąd, to się bardziej grzeje niż przewodzi prąd. Ale mniejsza z tym. To taki gratis. Mamy klemę i mamy hebla. Czy zacząć agregat od robienia hebla, żeby wyłączyć wszystko w razie wiatrak, gówno sytuacja? Dajcie znać. Temat elektroniki. Jak wiadomo, udaje mi się z czasem coś spalić i się udało, ten sterowniczek mi się spalił. Tam ten element, co pokażę zdjęcia, poszedł się gonić w cenie całej płytki, więc nie będę tego naprawiał już. Wszystkie moje powerbanki i inne przyrządasy za niedługo będą na wtyczki. Na typu XT60. Ponoć bardzo dobre są opinie tego. Wykonanie tego też nie jest najgorsze, powiem szczerze. Trzyma jak diabli. Więc za niedługo będziemy dużo robić elektroniki i będziemy wszystko wyposażać w takie wtyczki, takie gniazdka, żeby po prostu było uniwersalnie, bo lutowanie czegoś co chwilę jest naprawdę męczące. A o to chodzi, żeby było uniwersalnie i prosto, łatwo i przyjemnie. Ktoś się na pewno zastanawia, co to jakiś kanał kuchenny? Nie do końca. Coś tam raz na jakiś czas ugotuję, ale to jest deflektor do pieca, część piąta. Już rzeźbiłem kilka deflektorów. Ten, co mam, działa teraz zajebiście, ale robię, jak to się mówi, wersję rozwojową i duża micha plus sitko na makaron daje najlepszy efekt teraz od strony projektowej. Jakby ktoś był zainteresowany, dajcie znać, czy mam się za to wziąć w pierwszej kolejności, bo mój deflektor wersja 4 pomału się przepala. I teraz pytanie. Po co ci takie coś? Co to w ogóle jest? A to jest waga, że możesz sobie ważyć. Więc dzięki temu, bądź podobnemu układu, możemy zmierzyć, ile zużywamy benzyny w agregacie na godzinę. Mniej więcej tak to będziemy robić. Tylko może w bardziej dokładnym wymiarze, a ewentualnie to będziemy kalibrować i robić sobie rozpiskę, jaki jest błąd na tle do 22 kg. Tylko pytanie zasadnicze, czy was to interesuje? Temat naprawdę ciężki. Na pewno nikt nie wie, o co kaman.
Pokazuję komuś kawałek drewna z dziurką. Co to jest? Jak mam rozdzielnicę, to między ścianę a rozdzielnicę daję takie klocki. To jest wycięte za pomocą koronki. I tu będę dodawał za rozdzielnicę PV. Jak widzieliście na pewno, albo będziecie jeszcze widzieć, tam jest ciasno. A to mi da możliwość poukładania wszystkich kabli, tak jak mają być. I zrobienie w końcu porządku z tą rozdzielnicą. Więc jak ktoś jest zainteresowany, pokażę wam, jak to zrobić. A oraz ostatni temat. To znacie z innego odcinka. Jak mi wybuchnął grzejnik, więc czeka przegląd tej instalacji. Dlaczego nie zadziałał bezpiecznik? Bo tu jest zainstalowana B6. I ona powinna puścić. I będzie trzeba dojść do tego, czemu nie puściła. Więc jak ktoś jest zainteresowany, pokażę, jak to działa, bo to jest włącznik uniwersalny na dwóch warunkach. Tutaj jest termostat. On jest bardzo precyzyjny. Kiedyś kupiony za kilka dyszek. Ostatnio patrzyłem, chyba kosztuje 200 za sztukę. Jest naprawdę wrażliwy drań. Ale bardzo fajny. A drugi warunek to jest gniazdko. Jak będzie ktoś zainteresowany, zrobię odcinek, jak robię temu przegląd i jaki jest schemat elektryczny do tego. Bo to jest wersja chyba już 5 czy 6. To było tyle razy modyfikowane, że gdzieś jeszcze po drodze musiałem zrobić jeden błąd. I to chyba tyle z prezentów. Jak na razie tyle prezentów. Jest ich troszeczkę. A jeszcze ich będzie więcej. Więc jeszcze raz wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.